Witam. Dzisiaj będziemy naprawiali Nocte Macro Simplex Plus. Sprzęt tak wygląda. Włącza się. Problem jest w tym, że nie ma dźwięków. Prawdopodobnie jest uszkodzony głośnik albo jakaś przerwa gdzieś na płycie, obojętnie, gdziekolwiek. Będzie trzeba to znaleźć. Tym bardziej, że teraz sam już nie wiem, czy to głośniczek, dlatego że ten sprzęt przyleciał tutaj do mnie do naprawy po ingerencji serwisu. Serwisant wcześniejszy stwierdził, że on tego nie zrobi. Nie wiem dlaczego, no. Wiem jedno, że odkleił tą naklejkę, zobaczcie. Tak ją odkleił, zobaczcie, bez płynów, bez niczego, poszarpał, poniszczył. Tak to wygląda. No tutaj już nie ma co tego. Wystarczyło nawet nie podgrzewać, tylko podlać tutaj. O. Dobra, ja sobie rozbiorę. Poczekajcie, będziemy rozbierać się, skręcać. W każdym razie, no uszkodził tutaj. Może jeszcze coś poleciało. Na chwilę obecną mówię, nic nie wiem. Rozbierzemy to. Ja sobie to pozwolę bez temperatury. Trochę jeszcze płynu damy. Niech popracuje. No już więcej nie ukaramy. On tu mówię, zniszczył ten klej. Zobaczcie, to jest zniszczone. O, tak to wygląda. Także ja sobie to będę 3 sekundy odłożę. Na worek to później będę musiał oczyścić. Jak będziemy zakładali, przykleili to od nowa. Tu są śrubki pod tym, tak? Teraz mam jak rozkręcić. Zresztą widzieliście pewnie już. Dobrze, wziąć igiełkę. Igiełką to po prostu te gumki, żeby nie zniszczyć. Powyciągać, odważyć się tam o pod spód, z boku jedna jest, druga, z boku, pyk, dobra, druga, trzecia, czwarta, dobra, wyszły nam, to też na folię, czekajcie chwilę, bo mi tutaj jedna zwiała. Dobra, spauzowałem, bo mi jedna z tych gumek spadła na podłogę, więc musiałem ją odnaleźć. Nie lubię, jak to jest zagubione. Muszę na bieżąco być ze wszystkim, nie można zostawiać, że gdzieś leży, bo później się zapomina. Ja tak wiedziałem, mniej więcej w tym kierunku spadła, pamiętałem na bieżąco. Dobra, te śrubki one nie muszą być magnetyczne, więc nie muszą się łapać do naszego magnesiku, ale odruchowo już go tu wziąłem, przymocowałem. Dobra, 4 śrubki mamy z tej strony, tak, i jedną mamy. Teraz sobie wypadają. Tu jeszcze jedna. Ja sobie przyłożę, żeby nie przeszkadzały. Nagrywa nam się filmik, nagrywa. I teraz tak, tą śrubeczkę tutaj, co macie, to trzeba ją też odkręcić. I to nam ładnie powinno się rozłożyć. Słuchajcie, on tego nie mógł rozkręcić, ten gościu chyba tam nawet nie zajrzał do środka, z tego co widzę. Pościągał tu na naklejki ten serwisant. Tu nie rozebrał tego w ogóle, zobaczcie. Tą naklejkę szukał, tu śrubki pewnie, tutaj też jest uwalone. Zobaczcie, tak jakby szukał jakiejś śruby, przebijał się tu śrubokrętem, czy czymś, coś kombinował, nie wiem co to jest. Masakra, on tego nie otworzył. Tak mi się wydaje. Dobra, skoro nie otworzył, to by było dobrze. To my to otworzymy, jak mu się nie udało. Dobra, teraz tak. Ciężko może schodzić, bo może być przykleszczone, ale to nie jest powód. O, jeszcze się. Zobaczcie, żeby nie rozłożyć. On tego nie rozłożył. Naprawdę, ja to czuję, że on tego nie rozłożył. Zobaczcie, śrubokręty to powbijał. Normalnie. Już mam prawie rozłożone, ale spokojnie, jeszcze tą śrubkę też muszę pomontować. No. Dobra.
wykręcimy ją do końca. Myślałem, że ona się wykręciła, ale ona jeszcze trzyma tam delikatnie. No też pikuś. Dobra, niech ona sobie zostanie. A my sobie tutaj powoli dopracujemy. No co, jeszcze trzyma? No dobra, dobra, nie, ją wyjmę bez kitu. Bo ona tu karę może robić, a ja nie widzę. Zobaczcie. On tego chyba... Nie, już widzę, on tego nie otworzył. Nie otworzył tego wykrywacza. Bardzo dobrze go nie otworzył. No i tu chwała mu, że nie otworzył. Dobra, tak wygląda. Ja pokazywałem tam już wcześniej, jak to mniej więcej wygląda sprzęciur. Tak, w środku sobie spojrzeć można. Nie nabroił na szczęście chyba tu w środku. Dobra, tutaj odłączymy sobie głośniczek szybko. Sprawdzimy tylko, czy ma oporność taką, jak powinna być. Dobra, ja sobie przerzucę tak na igiełki. Są małe dziurki strasznie. No, głośnik nie ma przejścia w ogóle. Cisza wyperze. Także głośnik jest uwalony, ewidentnie. Dobra, będziemy wymieniać głośnik. Jest uszkodzony ewidentnie. Dobra. Lecimy dalej. Tu będziemy musieli tutaj ten klej naokoło usunąć. Tylko teraz tak, sobie jakieś narzędzie muszę wziąć. Tym sobie po rzeźbie. To na ciepło trzeba usuwać. I tak. Damy dyszę, maskę też nałożymy, to jest takie niezbyt, tutaj się ciepło, to ciężko się robi w masce, no ale dobra, żeby nie było, to już nam niepotrzebne są rzeczy, ja sobie to pochowam, zrobię gratów, śrubokręt, dobra, to niech będzie, to też niepotrzebne, czekajcie za ząbko, żeby to... Nie jest łatwo, ale schodzi. O, i tutaj musimy ten klej stąd wywalić. Podgrzeć go naokoło. Trochę się go na śmieci niestety. Przy tej robocie. Jest trochę z tym zabawy, nie oszukujmy się. To jest bardzo mocno wklejone. Bardzo głęboko. Trzeba tymi kombinacjami, ruchami. Tyk. Dobra. Tam do samego końca muszę się dostać. Dobra, wyszedłem już do głośnika. Teraz wszystko będę musiał usunąć i tak, także jak najgłębiej staram się to wyjąć. Bajzel się robi, ale tak ma być. Tak. Dobra. Nie jest to takie hops. Jak widzicie, ale zobaczcie. Tutaj muszę całe te usunąć badziewie. To jest jakiś, mówię, distal, nie wiem co to jest, tak wygląda, taki kolor, nie? Mocny klej. To już Turki wiedzą. Turecki sprzęt, to oni wiedzą co oni tutaj dali. Po co taki klej mocny?
Tym bardziej, że to się potrafi uszkodzić często taki głośnik. Widzieli, że badziew zrobili, to po co? Celowo? Tu można było jakimś silikonem ładnie to zakleić. Miękkim klejem, obojętnie. A na takim czymś. Nie wiem, co chcieli osiągnąć naprawdę. Trochę więcej zabawy po prostu będziemy mieli. Także widzieliście, jaki specjalista serwisant. No klient mówił, że to serwisant. Muszę mu wierzyć, że to nie on próbował się dostać. Więc jeżeli nie on, to ten, któremu to zlecił. Tak jak twierdzi. Ja sobie ten miernik odłożę, bo on mi tutaj tak naprawdę już jest niepotrzebny. Był tylko potrzebny do sprawdzenia oporności, której widzieliście nie było. Czyli winowajcą jest głośnik. Tak. Tak. Od tej strony tamtą później zerwiemy na końcu w tą stronę, tą puszkę. Ciężko się robi, bo to jest plastik, on też. Nie mogę za dużo dać temperatury, bo jak dam za dużo, to mi ten plastik się tu stopi. Granice takiego rozsądku staram się to podgrzewać. Plastik i tak poniszczony jest, mówię, bo on tam już to podginał. Na szczęście rozmawiałem już z gościem, z klientem. Powiedziałem mu, że puszka w sumie będzie wodoszczelna, tylko bo tam uszkodził ten gość trochę tą budowę. On widział to, że jest uszkodzona, ale nie widział, że w środku jest tak rozwalona. Tyle, że udało się, że nie doszedł poniżej uszczelki, więc myślę, że to będzie dobra. Spróbuję to podważyć. Może nam tu odpadnie od tego plastiku tam. Ta strona, o. Coś się podnosi, bo też. Ja próbowałbym to oderwać, o. Tak? Od tego kleju. O. Zobaczcie. Mam ten głośnik. Tu by dobrze było też to rozwalić. I to zakleję. Ja pierdzielę, wszystko spadło. Sparta, czyli czekajcie, jeszcze tutaj zobaczymy. Chociaż nie wiem, czy nie. Nie wiem, jest tak na krótko zrobione. Oni to robili na raz i od razu zalutowali, zaklejali, zalutowali. Sorry, pierw chyba oni to zalutowali raczej, a później zakleili te kabelki, żeby nie można było tu nic nawet ich wysunąć. Musimy się dostać więc do tego całego wnętrza. No takie niby nic, ale
Dobra. Dalej nie będę się głowił, bo to pochodzi tylko o tę część. Zobaczymy, czy one się przesuną, nie? Coś tam wchodzi. Ciężko. Musiałbym cały. Może się uda, nie? Czy jeszcze wyrywać? Wyrywać by trzeba dalej. Później został operany. Nie chcę go też tak zniszczyć. Zobaczymy. Może i tak, dobra. Zobaczcie, jak naświęciłem, ale dostaliśmy się tutaj do tych bzdetów, do tych wąsów. Teraz je tam odlutuję. I ten przewód po swojemu będzie mi lepiej. Po odlutowaniu będzie mi lepiej to zdjąć. Co wy tu daliście? Weź. O, tulinki tu dali, ojej. Jacy oni są błyskotliwi, no. Tutaj nie dali, tu nie dali z tej strony, ale na tym kabelku dali otulinkę, no. Ciekawe po co. A co tu, zwarcie miało się zrobić, czy co? Zrobienie z ludzi idiotów? Przecież tak te nierozbieralne, no to po co wariata z siebie robić? Czekajcie. To? Przewodzik nam tu chodzi, chodzi. A drugi? Kolej puścił. Puścił. Ale tu utrzymał. Co oni tutaj zrobili, nie no. Tylko podziwiać. Dobra. Jeszcze raz sprawdzamy. Ale to ewidentnie jest uwalony głośnik. Co by nie było, była przerwa. Włącz się. No tam pilami łapie. Łapał chwilami 11, no przerwa jest, 15 szajbę dostaje, więc ewidentnie gdzieś ta cewka tam nie łączy, jeszcze go tak przytulimy. Dobra, tu nowy głośniczek damy. Idę po głośniczek. Dobra, przyniosłem sobie głośniczek, przymierzyłem. Taka mała 5-watówka, bardzo mocno głośniczki, idealnie pasuje. Teraz już były wymieniane, więc są sprawdzone. Muszę tu cały jednak ten głośniczek wywalić, bo tak jak mówiłem, nie będę tego naprawiał głośnika, dlatego że aż poleciał, to znowu za chwilę będzie to samo, po co. Wywalamy go na wydrę. Tak jest zepsuty, więc my się musimy tutaj posłużyć o tak, tutaj tą gumkę, nie wiem, czy na razie zdejmiemy ją, poprawimy później, ale pierwszy muszę tego kleju się pozbyć naokoło. Dobra, ona wejdzie później z powrotem. Taka głupota, zobaczcie, ile tu jest zabawy. Wymiana głupiego głośniczka niby, nie? Mhm, tak, tak. Dobra. Już troszeczkę prościej nam idzie. To później trzeba pooczyszczać wszystko, co się tak wydaje. Zobaczcie. O. Ładnie. Tyk. Thank you.
spodu, jak jest podejście, to on się troszeczkę lepiej ten klej nam wykrusza. Łatwiej jest go dzielić, jak zobaczycie. O, tak, teraz to inaczej mi to troszeczkę idzie, niż jak był głośnik zapchany, to wszystko takie. Proszę, tak delikatnie. Będzie wszystko już i wśród. Nie musi być tak idealnie tutaj, jak jest. No to już wiadomo, że wymieniane, tak? Tylko tyle, żeby nam głośnik wszedł tu nowy. Dobra, to będzie zaklejone na nowo. Teraz tak. Już tak nie chciałem zostawiać, już wyskrobałem to jednak. Dobra, jak oczyścimy, to będzie inaczej wyglądało. Tu jeszcze trochę. Dobra, styka. Słuchajcie, ja sobie tu muszę wziąć wszystko, zobaczcie, do przeczyszczenia. Czasem sobie tak trochę przyoram, co mogę. Dobra, pyk, pyk, pyk. Co mamy, mamy. Gdzie jest jeszcze? Resztka płynu. Znowu będzie trzeba smarować to, dobra. Trzeba to sprzątnąć.
tego odkurzaczem się nie wyjmie, bo tu są cząstki też smaru, nie smaru, więc trzeba to płynami trochę podjeżdżać. Zobaczymy tutaj ten. O. Oby nie było, kto by nie było, pyk. Dobra, zwierzchu jest ładnie. O co mi się to grzeje? Śmieci muszę wyrzucić. Spauzuję przerwę na posprzątanie. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jeszcze to tak. To muszę wyrzucić. Tu już jest ładnie, zobaczcie. Pyk, pyk, pyk. A będziemy wklejać to całe padziestwo. Teraz tak, ujel sobie nowy nalałem, bo już końcówka była. Ta uszczelka, tylko tyle. No, ona tutaj tak nie będzie spełniała nie wiadomo jakiej roli, dlatego że ona jest od tamtego wcześniejszego głośnika. Tu ona jest z zewnątrz. Ta ona tu wylazła. A my tu mamy też taką, ale sobie zrobimy. Jeszcze jedną. Dobra. Czyli tak. Przykładamy sobie. Jest gites majonez. Dobra, tu filozofii nie ma. Tą szczelkę przykleimy sobie na klej do szczelek, do ekranów. Tu wcześniej był budapren, więc to tylko profilaktycznie po prostu ją przyklejam, żeby była na swoim miejscu. Tutaj i tak woda się nie będzie dostawać, dlatego że to jest... Zresztą zobaczcie, dobra, nie kleję już tu dalej. To już jest tak zrobione, że ta membranka sama w sobie, ona jest plastikowa, więc nie przepuści tutaj nam żadnej wody na ten do środka, do elektroniki, nie? Ona tu jest odczyszczone. Jeszcze troszeczkę sobie w międzyczasie obczyścimy. Tyle co można. Gdzie uszczelka tylko pracuje, tam reszta mnie nie obchodzi w ogóle. O, tu. W tym paśmie. Jeszcze uszczelka w międzyczasie, ona jest zasmarowana, ale trzeba dać nowego smaru. Bo ja tutaj z tego starłem ten po prostu, który był. Od nowa damy. Muszę tak to smarować.
Dobra. To można palcami ładnie sobie rozsmarować. Pyk, 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 pyk. Dobra, tutaj może być tak jak jest. Ok. Tylko zostawiamy na razie na bok. Żeby nie zapomnieć, trzeba naszą o włożyć tutaj tą. Dzisiaj zabawy z takim główienkiem jednym. Szybko, dobra, bo tutaj nie przykleja mi się. Z takim jednym badziewiem. Tyle zabawy, dobra, odkładamy. Smar się nie przyda już też na bok. Już szelkę można powoli sobie rękę, tylko palce przetrę. O, zabawa przednia, jak widzicie, jest. Szelka. Tak jak mówię, dobra, ona jest tylko tak, żeby... Nie więcej nam przykleić. Dobra, ona jest ładnie po środku. Jak to widać. No, około jest wszystko już tak jak trzeba. Teraz głośniczek wkładamy i pozalewamy tam klejem, tak żeby woda się już nie dostawała. Teraz tak, tak. No, to będzie musiało troszeczkę czasu schnąć. Co chwilę, że się nie mylę, choć wcale nie mylę. Poczekamy, aż to zasnie. Nie będę kombinował, niech to wyschnie, bo tutaj będziemy musieli tą puszkę później jeszcze zakleić na górę. Więc na razie czekamy, aż to zasnie. Tutaj daję takim miękkim klejem, żeby na gorąco nic tu nie robić, tej membranki nie stopić naszego głośniczka, bo ona musi pracować. Dobra, pauzuję i później jeszcze dokleimy to coś. Lecimy dalej. Teraz tak, tutaj już ładnie to sobie wyschło. Więc możemy wpiąć wtyczkę tu od czujnika, baterii, temperatury. Teraz tak, lutownica, grzejemy, lutujemy tutaj i oczyściłem sobie ten plastik już naokoło, tak mniej więcej, żeby można było tu ładnie zakleić. Podłączamy głośniczek, powinno wszystko latać. Teraz tak, na chwilę jeszcze damy tą wentylację, bo trudka jest trudka. Nie ma co wdychać naprawdę tego. Nagrzewa się, nagrzewa się. Pyk. Dobra, mamy. I to też mamy.
kabelki sobie. Złapiemy tyk. Tyk. Teraz ściągamy to. Tak jak tak. O, teraz jest ok. I tu tą puszkę możemy dać i znowu pozalewać. Nie wiem, czy to na ciepło już nie zalewać, czy dalej tym klejem. Może tym klejem znowu to jeszcze dalać. Przy jednym to wszystko jednym chyba. Dobra, słuchajcie, ja tym jednym klejem to jednak wszystko pozalewam. Tutaj coś sobie musimy oczyścić jeszcze. Tak. Tym pozalewam to. Miałem ten na ciepło, czarnym, ale to nie ma sensu. Oni też to nie zrobili tak jak do koloru, tylko jakimś distalem. No to co, co ja mam tutaj mieć lepszy od nich? Grubo, bo to dam. Także powinien dobrze trzymać. Tak. Teraz tak. Ustawić dobrze. Muszę grubiej zalać, żeby to wciekło ładnie. O. Ładnie jest zalane. Także to złapię i musimy znowu zostawić, żeby to wyschło. Tutaj sobie zaleję w międzyczasie. Chociaż mogę w międzyczasie pobawić. Czekajcie, oczyścimy to trochę. Pobawić się. Właśnie na ciepło tutaj te kabelki możemy już, no, trochę za wcześnie może, nie, damy radę. Te kabelki możemy zalać sobie na czarno, klejem na ciepło. Tu te dziurki, żeby tam powiedzmy nic nie wpadło. Sam nie wiem, co miałoby tam wpaść, ale było zalane przez nich, to my też zrobimy, żeby nie być gorsi. Chodź. Taka zabawa, bo tak naprawdę tam mamy sklejone, dodatkowa taka. Teraz
Zostawiam ich tak wyschnie jak jest, później wam pokażę jeszcze. Żeby nie było, że nic nie robię, zobaczcie. Ja tu cały czas coś robię. To tam schnie, ale ja tu podocinałem już naklejki tutaj na tą nowe. To oczyściłem całe. Teraz tak, tutaj jeszcze tak samo jak czyściłem tam, o tą szybkę muszę oczyścić. Zobaczcie, to nie ma nic. Co mam mu na ten stary klej przykleić? Bez sensu. Starą naklejkę ściągniemy też. Spokojnie, tu wszystko będzie dopracowane. O, płynem pyk. No, nie chcę się tak ściągać, jakby chciał, ale... Powoli. Akurat z tym klejem podgrzewanie tego kleju nic nam nie da, bo on się rozpuści i narobi posyfu tutaj, więc muszę go na zimno pyknąć. O, ale ładnie schodzi nawet, zobaczcie. Te klejki też ładnie, widzicie? Zszedł. Nie ma kary. To musi być płyn, bo bez płynu to wiadomo, że nie byłoby tego efektu. Pyk. Tutaj też. Spódnica kamarków. Chodź tu. Akurat nam tam głośniczek idealnie pozasycha, podosycha. Dobra. A to jeszcze później podczyszczę. Zaraz to z wierzchu to większe. Dobrze? Cały czas coś robię, nie przejmujcie się. Co tam głośniczek wymienił przecież? No jakbym... Nie miałbym tej roboty, gdyby ktoś tutaj naklejki wcześniej nie ściągał, no ale została zdjęta na wydrę, więc... No co mam zrobić? Muszę się pozbyć tego kleju. Polerował już nie będę, bo... No niestety to nie obejmuje tej naprawy, ale... Szybka też jest taka zajechana. Co mam powiedzieć? Dobra. To wszystko. Śmietnik. Cały czas coś się dzieje. Żeby nikt nie myślał. Tutaj pamiętajcie. Jak robiłem to, no to muszę jeszcze, zobaczcie, tego na dodatku smaru. Tą uszczelkę smarowałem. Też się pozbyć. To nie jest tak, że ja to nie pamiętam, zostawię czy coś. Zobaczcie. O, i to wszystko. Tutaj. O, tak teraz wyglądać powinno. Jest uszczelka ładnie rozsmarowana. I tylko trzeba złożyć. Dobra, ta część jest nie do końca jeszcze. Ja sobie muszę tutaj tak. Dobra. Tu mamy tak. Dobra, tą część tutaj. Przygotuję sobie tak mniej więcej już odklejenie. Na razie muszę to poskładać tak. Jest to zabawy z takimi gównami. Wiadomo, można szybko, tak? Szybko oderwać naklejkę, można szybko później coś zniszczyć. Nie ma problemu. Ale my chcemy, żeby fajnie. Zobaczcie, jak to ładnie już wygląda. No, jest sklejone. Głośniczek zaraz, żeby nie było. Czekajcie, ja sobie przygotuję to wszystko. Sprawdzimy głośniczek też. Nasz nowy. Już patrzyłem, ale to duży. Nie widzicie, że pokażę wam. 7,5 ohma miał. 7,45, no także na pewno będzie działać. Tutaj jest ładnie zaklejony już. O, teraz możemy sobie manewrować to wszystko. Podłączamy i składamy. Wczepiamy to wszystko. Posprzątałem sobie, także teraz tylko głośniczek mamy. Tutaj wczepiamy się tym czujnikiem od baterii. Mam jakiś taki czujnik temperatury, żeby się chyba nie przegrzała. Teraz wtyczkę od baterii. No i składamy. Tutaj tą naszą torebeczkę dociśniemy.
Tak sobie należy. Dajcie, żeby ona nam pewnie weszła w szczelkę. O. Dobra. Poskładamy. Tak jak najlepiej można. Jest tak, dobra. Tu trzeba uważać, żeby te przewody od głośniczka nie weszły nam czasami tu, na styczkę. Tutaj jeszcze poprawka mała. Pyk, pyk, o. Jest, jest ok. Wysmarowane, wytabotane, zabudowane. Pyk. Jest gites. Dobra, składamy. Powinno być to wszystko ładnie podoszczelne. O, elegancko się służyło. Także będzie podoszczelne. Ja już sobie skręcę może. Jak nie skręcę, to później będzie. Pyk. Znowu zabawa, że będzie się. Widzicie, ono się. O, pod ciśnieniem, aż ciśnienie się robi w środku. Widzicie, jak się rozczepia? Trzeba tego skręcić, żeby to już się złapało. I żeby nam ten smart tutaj nie zapuszczał tego wszystkiego. Też nie chcę za mocno tego przykręcać. Tak. Nie musi być naprawdę aż tak mocno przykręcone z tej strony, dlatego że to i tak jest wewnątrz uszczelką złapane, taką w środku. Ja sobie wyłączę tą wentylację, to jest wszystko potrzebne. Więc ta uszczelka robi swoją. Dobra, to są te dwie mamy. To są te już od tylniej, także powiem pyk. Zobaczcie, jak ją ciśnienie wypiera. Nie ma, trzymać się musisz. Dobra, raz na wyczutkę, dwa na wyczutkę, trzy. To już było dobrze, cztery jest ok. No i teraz. Chodź. Tą śrubkę. Zakręcimy jej. Dobra, jest ok. I ta już tylko tak. Na sztukę, bo to klient sobie będzie musiał sam to dokręcić. Dobra, nie wkręcam jej dalej, tylko tak zostawiam. Dobra. Kurde, strasznie mu to porał. Jeszcze raz musimy wyczyścić. Ja idę sobie ręce umyć, zaraz przyjdę. Także widzieliście, taka wymiana głośniczka wydawało się być. Przecież tylko głośniczek miał pan wymienić. No tak, tylko głośniczek, no tylko. Tylko po kimś. To jest po pierwsze. Po drugie, żeby wymienić ten głośniczek, to nie jest tak, że ja sobie wykręcam śrubeczki, tak? I już mam wszystko. Więc sami widzicie, ile z tym zabawy było. Tutaj teraz pod śrubeczki te gumowe. No widzicie, inaczej nawet jak tym teraz miał szukać, a już mam na miejscu. Czekajcie, sobie tam przewody wkładać tu też. Będzie się wracało. O. Ciśnienie. Tam ciśnienie powietrza trzeba spuścić i dopiero. Widzicie, tu trzeba włożyć. Bo to jest taki. Ta uszczelka też, jak ją wkładacie, wciskacie, to ona będzie wam. Zobaczcie, ona będzie wyciskać wam. Ludzie tego w serwisach nawet nie wiedzą, nie raz patrzcie. Wyciska się, bo jest ciśnienie. I żeby to zrobić, no i giełkę wystarczy włożyć, albo patrzcie, pensetę wkładamy z boku, wciskamy i już się nie wyciąga. Elegancko. A tak by nam naklejkę odklejało, no tak jak ten gościu tam. Wsadził. O, tutaj akurat się udało pod kątem włożyć za jednym razem, ale lepiej jeszcze spuścić troszeczkę powietrze. Jeszcze ją docisnąć, żeby ona tam w środku była. Dobra, jest ok. Czyli z boku się wbijamy, żeby wyszło powietrze. I cała filozofia. A teraz tak. Tutaj te naklejki nasze muszę pościągać, chodźcie tu. O.
dopasowałem jakiś taki kawałek naklejki. Są takie specjalne paski, żeby można było sobie wielkość gdzieś tam dopasować. Zabawa jest przednia, nie? Czekajcie, że nie chcę tutaj na kolki ściągnąć. Dobrze, jest ok. Kolej, żeby nam został. To już symbolicznie klientowi ten tą naklejkę daje, no bo to przecież to nie jest tak naprawdę w ramach tego, co ja miałem robić. Ja miałem głośniczek wymienić. Jeszcze najgorsze, że po kimś, nie? Dobra. Powinno to złapać i tyle. To jest czyste. Cała filozofia. Dobra. O, i teraz ładnie to będzie mu fajnie trzymało. Tak. Można? Można. Opa. Tą plamkę, co tu ma, ona będzie miała niestety, dlatego że na tym kleju, co gość odrywał, została ta farbka, ja ten klej wywaliłem. Mógłbym mu od spodu to, ale nie chcę już, teraz musiał zobaczyć. Nie będę już tego kombinował, tylko lekko mu zamarzę po prostu to markerem. Póki jeszcze to świeże, bo naklejka tak sobie złapała, ale to świeżo w miarę. I tyle, co mogę zrobić. Zawsze to mi będzie. Inaczej wyglądało, jak jest. Dobra, tak zrobimy, no. Bo tam ta część już została. O, i ma czarne. Dobra. Jest beauty fruity. Tak to wygląda. To by było tyle. Jeszcze muszę wam pokazać, jak nasz głośniczek się prezentuje z tyłu. Tutaj, gdzie dźwięk wychodzi. Zobaczcie. Wszystko ładnie, szczelnie. To już jest wyschnięte. Także idealnie to wygląda. Jest pięknie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Miłego.